na kolejkę. Zobacz, wystarczy, że klikniemy tutaj taki przycisk i patrz na to. Możemy tutaj sobie wsiąść. O tak, a przed nami jest dosyć dużo przeszkód. Tylko czekaj, jakby to zacząć? Chyba mogę przyspieszyć tą kolejkę jednym przyciskiem, a drugim mogę ją zwolnić. I lecę, Luczek, dawaj za mną. Patrz, jakie to jest fajne. Jesteśmy w powietrzu, tylko to jest bardzo niebezpieczne. Wow, masz rację. Ta kolejka górska jest troszkę nietypowa, bo jak widzicie, lecimy na takich szynach z góry i musimy uważać, żebyśmy przez przypadek stąd nie wypadli. Wiesz co, Pipek, ja chyba będę trochę szybciej teraz lecieć. Wow, ty jesteś strasznie do tyłu, tylko uważaj, żeby nie było żadnego wypadku, bo jak ty we mnie przywalisz, to się może naprawdę źle skończyć. Ja też troszeczkę przyspieszyłem i czekaj, wow, ta kolejka faktycznie mega przyspieszyła, a ty, czekaj, ty jesteś za szybki. A, Pipek, czekaj, chyba w ciebie wjadę zaraz. Nie no, co ty robisz, to jest powalone, czekaj, tutaj nie ma torów, jakby to mamy przejść? Wow, widziałeś to? Chyba musi mieć dużą szybkość. A teraz nie, byliśmy zbyt szybcy i umarłem. Co to miało być? Moja kolejka górska chyba była za szybka. Ale czekajcie, czy tutaj jest jakiś catnap? Ej ty, daj mi się przejechać twoją kolejką górską, dobra? Ale catnapie, ja się ciebie boję. Ja nie wiem, czy ty możesz tak sobie normalnie jeździć. A w ogóle na tej kolejce jest tylko jedno miejsce. Jak my się tutaj wspólnie zmieścimy? Co ty mówisz? Patrz, tutaj jest taka podwójna kolejka. Teraz ja wsiądę sobie tutaj z tyłu, a ty pójdziesz do przodu. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, troszkę się ciebie boję, ale dobra, to faktycznie działa. Jestem już w tej kolejce i za mną jest catnap. No dobra, chyba jestem gotowy. Zaczynamy, catnapie, dawaj, muszę prześcignąć mojego kolegę. O tak, ten niebieski piesek nie będzie miał z nami szans, ale jedź trochę szybciej. Już, uspokój się, muszę troszeczkę przyspieszyć, tylko nie być aż tak szybki, bo zaraz faktycznie może nas ta kolejka wywalić, a tego byśmy nie chcieli. I jak się nie mylę, ja byłem za szybki troszkę dalej, tam na końcu, kiedy mieliśmy zjechać na sam dół, dlatego może byśmy teraz troszeczkę zwolnili. Przejdźmy może przez to, tutaj troszeczkę nie ma tych torów i teraz mega zwolnijmy. Wow, prawie się zatrzymałem. Wow, co to było? Udało nam się. Przeszliśmy tutaj i teraz możemy troszeczkę przyspieszyć, a przed nami jest Luczek. Co jest? Chwileczkę, kogo ty wziąłeś ze sobą? Czemu za tobą jest catnap? No nie wiem, on jakoś się do nas przyłączył, ale w sumie to nie jest taki zły pomysł, tylko mógłbyś jechać trochę szybciej. No jasne, że tak, zobacz to, Pipek, ja pierwszy przyjadę tą kolejką liniową. Wow, ale ty jesteś wysoko. Dobra, ja też nie mogę być gorszy. Troszkę przyspieszę i czekaj, o, zaraz będzie jakieś zderzenie, a przed nami jest błot. Trzeba przyspieszyć z całej siły. Nie, co jest? Udało nam się go przejechać razem z catnapem. I czekaj, tutaj była jakaś stacja. Nie, ale ja zapomniałem zwolnić. Ja też, Pipek, o, my lecimy jak najszybciej. I wiesz może, gdzie może prowadzić ta kolejka? Nie mam pojęcia, troszkę się tego boję. Jak na razie jest tutaj strasznie dużo młotów. Dobra, teraz może troszeczkę spowolnimy, żebyśmy na pewno nie walnęli w tego młota. O nie, czekaj, to był chyba zły pomysł. Ledwo przez to przeszedłem. Dobra, nie obchodzi mnie to. Dawaj na maksymalną prędkość. Tylko czekaj, ta kolejka. O, jednak się mogę dosyć łatwo wywalić. Trzeba być mega ostrożny. A co tym razem jest? Nie, Luczek, co ty zrobiłeś? Ała! Sorry, Pipek. Czemu się wywaliliśmy tą kolejką? Wiesz co? Sam sobie wejdę do mojej kolejki. Ty jeździsz mega wolno. Catnap się troszeczkę zdenerwował. Trudno. Możemy w takim razie sami aktywować jakąś kolejkę, ale ich tutaj jest dosyć dużo. Ej, patrzcie na nią. To jest kolejka z taką strzałką z przodu. Jeżeli ja uderzę w nią Luczka, to o, może jego wagonik zostanie rozwalony. To będzie super śmieszne. Spróbujmy do niego wsiąść. I uwaga, zaczynamy jechać. Ale czekajcie. O, co to jest takie szybkie? Mamy jakieś paliwo rakietowe i chwileczkę, zablokowałem się. No nie, pomocy, ten wagonik jednak nie jest taki dobry, jak myślałem. Trzeba nim jechać bardzo powoli, tak, żeby nasze paliwo się nie odpaliło. I zaraz dogonimy Luczka. O tak, ale go teraz zniszczymy. Obawiam się, że jego kolejka zaraz zostanie rozwalona i tego może nie przeżyć. Widzę go tam. O tak, Luczek, przygotuj się, za chwileczkę chyba cię uderzę. Co ty masz za kolejkę? Taką jakąś lepszą. No tak, widzisz, jak ona wygląda. I czekaj, jak się nie mylę, tutaj przez to czerwone muszę szybko przejść. No nie, na razie się zatrzymałem. I dobra, odsuń się, Luczek, bo zaraz w ciebie uderzę. Dobra, podjadę do przodu, dawaj, jedź. O tak, lecę mega
szybko, bo patrzcie, te tory się zapadają i udało mi się. Dobra, troszeczkę spowolniłem. Teraz jedziemy trochę wolniej. Ale i tak, Luczek, zaraz cię dogonię. Chodź tutaj, widzisz co mam z przodu? Mogę cię tym uderzyć i cię rozwalę. O, Pipek, dobra, muszę szybciej przed tobą przejechać. Jak to? Ale czekaj, tutaj musimy być jakoś wolniej. Nie wiem dlaczego, ale te tory mogły nas rozwalić, jakbyśmy jechali zbyt szybko. Chodź tutaj, jestem blisko ciebie. O nie, Pipek, czemu ty chcesz mnie pokonać? Dobra, muszę dojechać do końca jako pierwszy. No nie, co to ma być? Ale czekaj, a ty spadłeś na dół. Widziałem to, chyba jechałeś zbyt szybko. A tutaj pisze, że trzeba jechać wolniej niż 55. No nie mogę, dobra, ja jadę pierwszy. I co? Udało mi się dojść do tej stacji. Ej, to się akurat może mega przydać. Mogę w tym sklepie kupić nawet bazookę. Dobra, to jest bardzo przydatne. Czajcie, jakbym tak rozwalił Luczka. Ale chwila, moja gondola. Nie, ona jest tam daleko i spadła. Muszę wrócić na początek, bo niestety moja gondolka mi odjechała. I czekaj, Luczek, co ty tutaj odwalasz? No widzisz to, Pipek, muszę zaczynać od początku, ale teraz mam taki mega długi pociąg. Dawaj, tym pojedziemy. Co jest? Ale on jest wielki. Nawet się zmieszczą 4 osoby. I uwaga, jesteś gotowy? Startuje nasz silniczek i uwaga, zaczynamy jechać. Tylko tym razem musimy być chyba troszkę wolniejsi. Albo dawaj, Pipek, z całej siły. Przecież jaka to jest maszyna. No tak, to jest mega duże, ale właśnie im więcej mamy wagoników, tym chyba łatwiej się wywalić. No dobra, biorę to na własną odpowiedzialność. Patrz, jacy jesteśmy szybsi. Lecimy 200 na godzinę. O nie, to jest zbyt szybkie. Ty wiesz, że my się zaraz wywalimy. O, Pipek, weź lepiej zwolnij. Nie, mówiłem ci, że to jest zły pomysł. Szybko. O, ale żeśmy zginęli. Ty jeździsz jak pirat. Wiesz co, ja będę kierował tym kolejką górską, bo ja lepiej się znam. No dobra, niech ci będzie. Ja mogę sobie tutaj usiąść i zobaczymy, jak ty jeździsz. Ale w sumie to ty mówiłeś, żebym przyspieszył. No nie wiem, Luczek, to jest bardzo szybkie. Co ty robisz? Ty jedziesz 120 na godzinę. Widzę to. Spokojnie, za chwilę to zwolnię. Ja tu jest wszystko pod kontrolą. To jest chyba zły pomysł, ale dobra. Wierzę ci, że to przeżyjemy. O, teraz zwolniłeś. Ale czekaj, tutaj nie ma niczego. I jakimś cudem to przejechaliśmy. Teraz musisz być mega wolny, bo tutaj ostatnio zginęliśmy i wow, widziałeś to? O, Pipek, dedłem, musisz sam pojechać. Nie, czekaj, co ty zrobiłeś? Jak to? Przecież ja jestem tutaj sam. To się może źle skończyć. Ja nawet nie mogę tym sterować. Nie mogę wyjść z tej gondoli. Ona sama idzie do przodu. Może dojedziesz do końca, to by było takie dobre. No nie wiem, patrz, przed nami jest taki młotek. Przecież to się tak dla nas teraz źle skończy. Nie, czekaj, gondolo, tylko nie wlecz w ten młotek. Pamiętaj o tym i może... Nie, to się zniszczyło, ała. Ty jesteś najgorszy. Nie mogłem tym sterować i przez ciebie teraz zginąłem. Dlatego sam sobie pojadę do przodu. Nara, Luczek, widzimy się po drugiej stronie. Ale czekaj, czemu ty wziąłeś tą samą kolejkę co ja? Pipek, i teraz nawet używam... O, co to było? Ej, twoja kolejka się rozwaliła. Ale ty chyba nie chcesz użyć tej samej kolejki, żeby rozwalić moją. O tak, za chwileczkę cię dogonię. Ja nie potrzebuję lepszej kolejki. Teraz wjadę w ciebie. Nie, co ty robisz? Ale ty szybko jedziesz. Nie, ja muszę przyspieszyć. Ała, co ty zrobiłeś? Nie, co to było? Sorry, Pipek, musiałem to zrobić. Nie mogłeś być pierwszy. Dobra, sorry, ale teraz ostatni raz jadę tą kolejką. Jeżeli teraz mnie rozwalisz, to już nigdy z tobą nie wsiadam do kolejki. Rozumiesz, Luczek? Będę teraz bardzo grzeczny. Dobra, musimy zasuwać. Teraz się skup, Luczek. Musimy razem naprawdę szybko to przejść. Jesteśmy już naprawdę blisko. Coś czuję, że tym razem nam się uda. I patrz, jak na razie idzie nam naprawdę dobrze. Jesteśmy już prawie na drugiej stacji. Tylko teraz zwolni, bo możemy zaraz stąd wylecieć. O tak, masz rację. Ja jedę bardzo powoli. Ty tutaj ostatni raz przejechałeś. I jedziemy bardzo malutko. Tak, żeby na pewno nas nie rozwaliło. I jestem. Ale wiesz co? Nie chcę chyba wysiadać z tej stacji. Jak to nie, Pipek? Ty chcesz jechać do końca? No pewnie, że tak. Bardzo mnie ciekawi, co jest na końcu. Dlatego na pewno muszę tutaj troszeczkę przyspieszyć. Tylko ostrożnie, żeby nas na pewno nie wywaliło. Co to jest? Tutaj jest chyba jakaś ochronka, żebyśmy siebie nie przywalili. I tam dalej są jakieś żółte tory. Tylko co one robią? Musimy czytać teraz te tabliczki. I tu chyba jest 80 albo wyżej. Przyspiesz! Dobra, przyspieszyłem naprawdę mocno. Wow, jakbyśmy jechali wolno, to byśmy zginęli. Tutaj też trzeba być szybkim. A tutaj, ej, widziałeś to? Tutaj były jakieś tory ze schodkami. Trzeba być ostrożnie naprawdę tutaj jechać. Robi się coraz ciężej, a teraz trzeba iść... Naprawdę szybko lecę tutaj. Wow, ale my przelecieliśmy to, a teraz chyba musimy zwolnić. No nie, wysadziło nas znowu. Ja, Pipek, nie chcę już z tobą w ogóle jechać. Ty jesteś niepoważny. No co ty mówisz? To może się pościgamy. Co ty na to? No dobra, Pipek, to teraz ja wsiadam pierwszy i muszę...
muszę wlecieć tą gondolą. Ej, ale czekaj, ja cię tak nie dogonię. Ej, chwila, Luczek startuje jako pierwszy. No nie wytrzymam, ale patrzcie, co ja mam. Taką bazukę, może uderzę w nią Luczka. Pimpek, o czym ty mówiłeś? Ty jakieś bazuki masz? No tak, i wiesz co, chyba teraz ci w nią przywalę. Uwaga, zobaczmy, czy to zadziała. Bum, leci tutaj rakieta i ja nie mogę, ale cię rozwaliło. I teraz wsiadam i lecę przed siebie. Na ryżcu, wygrałem ten wyścig gondolką. Jestem najlepszy.